Używo kurka 3 godziny. Pan moim światłem. I zbawieniem moim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzisiaj a propos motywacji. Jak zaśpiewać? Jak zmotywować się? Bo może ktoś chce, a boi się. Nie wie jak. Nie wie po co. Nawet czuje się niegodny. Po kolei. Ktoś może bać się ludzi. To wybierzcie taką mszę świętą, gdzie tych ludzi jest bardzo mało. Wybadajcie, zapytajcie księdza proboszcza, organistę, na której mszy jest najmniej ludzi w tygodniu nawet. Umówcie się na taką mszę. I wtedy no, psalm wykonywany jest też dla ludzi, przed ludźmi, więc tego się człowiek nie pozbędzie. Tutaj trzeba się tego po prostu nauczyć. Więc poćwicz. Nie na najważniejszej mszy w niedzielę, gdzie ludzi będzie naprawdę dużo, tylko poćwicz w czasie liturgii. Tak, ucz się też w czasie liturgii zaśpiewać przy tej małej grupie. Środa, siódma rano, nie wiem, no, każda parafia jest inna. Na pewno jest taka msza, na którą jest mało ludzi. Sprawdź intencje parafialne. Najczęściej, taka prawda, najmniej ludzi jest na mszy w tygodniu, gdzie intencja jest za parafian. To zobacz też pod tym kątem. Druga rzecz, ktoś może, jeśli już sobie poradzi z ludźmi. Druga rzecz, a co jak się pomylę? Ty się pomylisz. Na ten moment najlepiej, jak umiałeś, umiałaś, zaśpiewałeś, zaśpiewałaś. To, że się trafią pomyłki, trafią się pomyłki. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Także pomylisz się, no trudno. Nawet jeśli w połowie psalmu zejdziesz z ambonki, może tak miało być. Popatrzcie też pod tym kątem Bożym, że przerwanie psalmu w danym miejscu i niewykonanie go do końca, owszem, jest przegraną dla wykonującego, ale może być dziełem Pana Boga związanym z tym, że ktoś siedząc na kościele usłyszy urwany psalm w tym miejscu i nagle w jego świadomości to ostatnie zdanie, które zaśpiewałeś, ojej, Pan Bóg do mnie powiedział coś, bo zwrócił uwagę na to, bo nagle stało się coś niebywałego. Psalterzysta zszedł z ambonki, nie dokończywszy. Może tak być. Patrzcie też pod tym kątem Bożym. Może nawet niezłośliwe, niezaplanowane, ale przejęzyczenia, zmiany szyku w zdaniu. No zdarzy się. Może właśnie i teraz nagle ktoś siedzi i oj, Pan Bóg do mnie przemówił. Tak, z liczby mnogiej zrobisz liczbę pojedynczą. Może się tak zdarzyć. Owszem, można cofnąć i powtórzyć. Ale czasem nawet tego nie zauważysz, a jak zauważysz, to jesteś już dwie linijki dalej. Zostawcie to. Błędy się zdarzają. Zdarzy się najlepszemu popełnić błąd. Nawet i tobie. Kolejna rzecz. No co ludzie powiedzą, że ktoś mnie obgada, ktoś mnie tam poniży, że ksiądz proboszcz na mnie nakrzyczy. Rozróżnię dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jeśli ktoś zna się na rzeczy, śpiewał w swoim życiu trochę, niekoniecznie psalmy, ale śpiewał albo zajmował się muzyką, bądź też szeroko występem na scenie, bo to w tych kategoriach też trzeba rozpatrywać, i się pomylisz, i głosić będzie drżał, i coś tam, nie wiadomo, nie? Jakieś sytuacje się zdarzą, to jeśli ktoś ma doświadczenie w tym, to przyjdzie i każda z jego strony uwaga, to będzie pomoc. To nie jest wyśmianie, to nie jest poniżenie, to jest zwrócenie uwagi na coś, co dany człowiek, powiedzmy 20-30 lat temu, sam przeżywał. Widzi to w tobie i on sobie tak i tak poradził. I ci podpowie, jak to zrobić. On cię nigdy nie obgada. Obgadują, oczerniają, mówią źle. Ci, którzy tak naprawdę nie znają się na tym. A jeśli ktoś się na tym nie zna, bo albo, dobra, może się znać, ale jest pyszny,
Można by powiedzieć, nie ma kontaktu z Panem Bogiem. Mówiąc wprost, bo to w tych kategoriach też trzeba rozpatrywać. To czy warto słuchać kogoś, kto nie jest w jedności z Bogiem? Warto jego pouczeń słuchać? No właśnie. I na przykład ksiądz proboszcz będzie niezadowolony. Powiem tak, jeśli rzeczywiście będzie źle, to ksiądz proboszcz zwracający uwagę będzie w tej kategorii ludzi, którzy chcą pomóc. Bo jeśli ksiądz proboszcz, czy tam wikary, ktoś z duszpasterzy będzie wyśmiewał, no to przepraszam najmocniej, ale jest ten człowiek bardzo głupi. Bo skoro my, świeccy, wykazujemy pewną inicjatywę, żeby pomóc, ubogacić tą liturgię, to przewodniczący liturgii czy szef parafii tak naprawdę powinien być wdzięczny, że on tego nie musi robić. A jeśli odmawia, wyśmiewa, to przepraszam, ale naprawdę to jest głupi człowiek. I oby jak najszybciej go z parafii zdjęli, a może nawet i z duszpasterstwa. I ostatnia rzecz, która... Oj, tu coś spadło? Spadło. Moment. I ostatnia rzecz, nad którą się zastanawiałem, bo też rozmawiałem z wieloma ludźmi, ja sam nad tym przez pewien czas się też pochylałem, że może czujemy się niegodni. Bo czasem zdarzy się, że nie jesteś w stanie łaski uświęcającej. I teraz, czy ja mam wyjść na ambonkę? Czy ja mam zaśpiewać? Ja taki grzesznik. Ja taki zły człowiek. Tym bardziej musisz wyjść. Bo przez służbę Panu Bogu zbliżasz się do tego Pana Boga. I nawet jeśli nie widzisz w sobie możliwości nawrócenia, bo może tak być, to ten zaśpiewany psalm, ta obecność na mszy świętej, ten kontakt z Jezusem Chrystusem, mówiąc najprościej, zawsze zostawi w tobie ślad. Zawsze zadziała na ciebie. A czasem się tak zdarzy, że staniesz na ambonce, choć to nie jest zbyt chwalebne, nieprzygotowany, patrzysz w tekst, zaczynasz śpiewać i łzy cisną się do oczu, bo ten psalm specjalnie jest dla ciebie. Tak jak na początku mówiłem o tych wszystkich ludziach siedzących w kościele, to może się tak stać, że czytasz ten tekst, śpiewasz ten tekst i drży ci głos, bo bezpośrednio Pan Bóg do ciebie przemawia tym tekstem. O nawróceniu, o twoim grzechu. Dlatego też warto, bo po pierwsze, tak, robimy to dla ludzi. Po drugie, robimy też to dla siebie. A po zerowe, robimy to dla Pana Boga. Pomyślcie nad wykonywaniem psalmu jak o modlitwie. Cała msza jest modlitwą. To nie jest występ solowy, i teraz ja sobie stanę i tam będę kombinować. A... Pan nie. Moim światłem i zbawieniem moim. Aha, jeszcze obiecałem melodię psalmu. Także dla mnie to jest za chwilę, a wy to już macie teraz. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Nie, dzisiaj nie to. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim. Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, oni sami moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie,
Nawet wtedy ufność swą zachowam. No właśnie. Jest jeszcze jedna zwrotka, ale dla celów ćwiczebnych myślę, że trzy wystarczą. Na mszy świętej wykonujcie wszystkie. Ktoś to zaplanował, ktoś to wymyślił. Nie jesteśmy w stanie wojny, że trzeba szybko mszę odprawiać. Zresztą na randce, na spotkaniu z ukochaną osobą, śpieszyć się. A to jest spotkanie miłości z Panem Bogiem. Z miłością naszej miłości, z miłością Boga. Bóg jest miłością. I teraz ktoś na tym się śpieszy. Warto na pewno przedsmak nieba skracać. Tyle. To jest melodia pana Bączkowicza, w moim regionie dość znana, może u ciebie mniej, ale polecam. Ona powinna być w S-dur, ja śpiewałem w C-dur, w Psalite Domino Sapienter jest to w D-dur. Szczerze powiedziawszy, na początek tonacja, zresztą w ogóle przy psalmie tonacja, byle była zawarta w skali, to już jest drugorzędna sprawa. Byle ten psalm był zaśpiewany poprawnie i dobrze. Także dzisiaj zostawiam Was z tą melodią, a następnym razem coś bardziej skomplikowanego. Nie, jeszcze jakąś łatwą wybiorę. Z Panem Bogiem.